Witam serdecznie. Jak zapewne wiecie, Biedronka dostarcza swoim klientom zakupy do domu. Dzieje się to za pośrednictwem aplikacji Glovo, która umożliwia zamówienie sobie różnych produktów przez internet. Przyznam się szczerze, że nie próbowałem jeszcze, jak to działa, ale byłem ciekaw, jak się sprawdza, więc zasięgnąłem wiedzy u tych, którzy wiedzą lepiej. Natrafiłem na przykład na ciekawą analizę tego, jakie produkty najczęściej zamawiane są przez internet z Biedronki. Zakładałem, że będzie może to jakiś produkt przemysłowy, taki typowy w zamówieniach internetowych, ale okazało się, że nie. Powiem nawet, że bardzo mnie zaskoczyło, bowiem podobno najczęściej przez internet zamawia się świeże filety z kurczaka. W następnej kolejności hitem sprzedaży internetowej są jajka oraz banany. Przyznam szczerze, że ze spożywczych to spodziewałem się raczej jakichś gotowych dań czy konserw, a nie produktów świeżych. Być może wyobrażałem sobie takiego typowego internetowego klienta Biedronki jako jakiegoś komputerowca, który siedzi w piwnicy i je tylko pizzę i popija kolą. No i chyba byłem całkowicie w błędzie. Okazuje się, że klienci kupujący produkty spożywcze przez internet nie różnią się zasadniczo od takich stacjonarnych. Z wielką ciekawością obserwować więc będę, jak ten sposób sprzedaży w Biedronce będzie się rozwijał dalej. Pozwolę sobie też zapytać Państwa, czy korzystaliście już Państwo z takiego sposobu dostarczania produktów z Biedronki. No i czy jesteście z niego zadowoleni? Chociaż jak na razie usługa funkcjonuje tylko w największych miastach, więc zapewne całkiem spora część naszych widzów i zarazem klientów Biedronki nie ma na razie takiej możliwości. Ale jak się nastawiacie, jak się pojawi? Zapraszam do komentowania pod filmem, życzę też udanych zakupów, ale przede wszystkim dobrego humoru i wspaniałego dnia. Do usłyszenia.